Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie dajesz nam pokarm na życie wieczne. Przez posługę aniołów prowadź nas drogą zbawienia i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Jej treść jest następująca.
hołdzie wielkim matematom tylkologom, Mariamowi Rejewskiemu, Jerzemu Ruszeckiemu, Henrykowi Cygalskiemu, za złamanie szefu niemieckiej maszyny kodującej Enigma, czym przyczynił się do zwycięstw aliantów najważniejszych przykładów II wojny światowej. Z okazji nadania imienia polskich zwycięzców Enigma, technikum nr 7, liceum profilowanemu nr 19, zasadniczej w szkole zawodowej nr 1, zespole szkół teleinformatycznych i elektronicznych we Wrocławiu. Wrocław, 2 października 2009. W imię Ojca i Syna i Świętego, módlmy się, Wszechmogący, Wieczny Boże, prosimy Cię o błogosław, pomnik, tablicę, uczci polskich zwycięzców Enigmy, który żyjesz i królujesz na wiekiem wieku. Amen. Społeczność naszej szkoły,
uczniowie, nauczyciele, rodzice 2 lata temu zadecydowali o wyborze patronów szkoły, o wyborze swoich bohaterów. Zadecydowały nie tylko względy, że są to bohaterowie ponadczasowi, ale również kierunki kształcenia, które w tej szkole występują, a więc zawody technik telekomunikacji, technik teleinformatyki, przewodnik informatyki. Społeczność naszej szkoły dbać będzie o pamięć swoich bohaterów. To jest kształtowanie patriotyzmu XXI wieku. Witam gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Witam księdza prałata Jana Słowackiego, proboszcza parafii świętego Małowieckiego. Witam posłankę na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, panią Ewę Wandę Wolak. Witam dolnośląskiego kuratora oświaty, panią Beatę Pawłowicz. Witam radnego Rady Miejskiej Wrocławia, przewodniczącego Komisji Edukacji i Młodzieży, pana Bogdana Niszczyka. Witam dyrektora Wydziału Edukacji, panią Iwonę Bugajską. Witam przede wszystkim gości honorowych. Panią Janinę Sylwesztak, córka Mariana Rejewskiego. Panią Annę Zywalską, panią bratanicę Henryka Zywalskiego. Witam przedstawicieli Politechniki Wrocławskiej w osobie prodziekan Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej pani i doktor inżyniera Roszacic jest z nami. Witam wizytatora Dolnośląskiego Kuratora Oświaty panią Wiesławę Ludwiczyńską. Witam gościa z Wielkiej Brytanii, pana Johna Farha, emerytowanego dyrektora Muzeum Wielkiej Brytanii. Witam pana doktora Marka Grajka, wielkiego popularyzatora dzieła Zbyszewskiego, renomowanego autora książki Enigma bliżej prawdy. Poinformowałem
gościach dzisiejszej uroczystości, o programie uroczystości. Pani minister Wiedźmiara skierowała na moje ręce krótki list, którego fragment zacytuję. Szanowny Panie Dyrektorze, Szanowni Goście, Szanowni Nauczyciele, Drodzy Uczniowie. Pragnę złożyć serdeczne gratulacje z okazji nadania imienia Polskich Zwycięzców Enigmy Zespołowi Szkół Informatycznych i Elektronicznych. To wydarzenie z pewnością przyczyni się do jeszcze większego rozsławienia odkrycia polskich matematyki, które dokonanie w istotny sposób wpłynęły na sukces aliantów w II wojnie światowej. Tak wielcy patroni i ich ogromny sukces z pewnością wpłyną na ich zainteresowanie młodzieżą, informatyką, matematyką oraz innymi naukami ścisłymi. Dzięki temu wzrośnie w Polsce liczba młodych ludzi z wykształceniem w tych kierunkach. Tak ważna uroczystość to jednocześnie znakomita okazja do integracji szkolnej społeczności, do szeregu nowych inicjatyw i pomysłów. Życzę Państwu sukcesu w nowym roku szkolnym oraz satysfakcji w codziennej pracy. Z pozdrowieniami wyrażam szacunku i dojadu po sekretarz stanu Narodowej. Ograniczenie aktów nadania imienia szkołom. Proszę Panią Dyrektor Iwonę Bugajską. Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością chciałbym wręczyć w imieniu Pana Prezydenta Rafała Dutkiewicza akt nadania imienia trzem szkołom. Technikum numer 7. Liceum profilowane numer 19, Zasadnicza Szkoła Zawodowa numer 1, Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu otrzymują imię Polskich Zwycięzców Enigmy. Podpisał prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo, z okazji nadania imienia Polskich Zwycięzców Enigmy Państwa Szkole pragnę złożyć na ręce Pana Dyrektora i wszystkich Państwa obecnych serdeczne gratulacje. Obchodzona dzisiaj uroczystość jest szczególnym wydarzeniem szkolnym, a wybór tak wspaniałych patronów zobowiązuje do naśladowania postaw, jakimi kierowali się Maria Krajewski, Jerzy Żurzycki i Henryk Cygalski. Systematyczność, pracowitość i wytrwałe dążenie do wyznaczonego celu przyniosło złamanie kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Dzięki temu możliwe było przyspieszenie zwycięstwa aliantów II wojny światowej i trzech znakomitych kryptologów, nie uczestnicząc bezpośrednio w działaniach wojennych, walczył o wolność ojczyzny intelektem i zastosowaniem wiedzy w praktyce. Życzę Państwu takiej determinacji i zaangażowania w każdym dniu pracy i nauki. Niech postawa patriotyzmu i poczucie dobrze spełnionego obowiązku towarzyszy nauczycielom i uczniom oraz wszystkim pracownikom tych szkół. Wszystkiego dobrego. I na ręce Pana Dyrektora też mały upominek sejmowy, przewodnik Polski, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza wszystkich do Warszawy na lekcje i powołania obywatelskiego. Wszystkiego dobrego. Panią Beatę Pawłowicz, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Bardzo prosimy o zabranie głosu. Szanowni Państwo, Panie chciałabym na ręce Pana Dyrektora również pogratulować i dyrektorowi, i uczniom, i rodzicom, i nauczycielom
patrona. Jest to niezwykła uroczystość, kiedy możemy tu we Wrocławiu, w tej szkole, w tej auli gościć najbliższych bohaterów, czyli Mariana Rylewskiego, Jerzego Duszyckiego i Henryka Skalskiego. Pani poseł mówiła o pięknie, o tym, jak bardzo sumiennie i wytrwale pracowali nad rozszyfrowaniem kodu. Ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę na to, że ich praca była pracą zespołową. I to, co jest chyba w tym najważniejsze. I tak jak układa się wyraz historia, że los całego kraju, los ojczyzny może zależeć od kilku ludzi. Ja osobiście jestem bardzo dumna, że jest we Wrocławiu szkoła, która nosi tak piękne, znamienne imię bohaterów. Chciałabym tylko prosić was, uczniowie, o to, żebyście dbali o swój sztandar. Jest piękny. Dbajcie o niego, niech zawsze dumnie powiewa, rozsławiając wasze zwycięstwa, wasze sukcesy, jak również imię waszej szkoły. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. Bardzo pani kurator, dziękujemy za wystąpienie. Pani kurator zwróciła uwagę na rolę sztandaru szkoły, który dzisiaj będziemy zmiarano. Jeszcze parafialnym, ksiądz biskup parafialny poświęcił sztandar szkoły.